Areną tych zmagań przed nami mecz numer 3 w tej imprezie, Litwa kontra Estonia. Reprezentant oczywiście etatowy swojego zespołu, ale już wczoraj mieliśmy okazję podziwiać. Właśnie on już wprowadził krążek pod bramkę Karsa Livinasa. Okazja dla Estonii! Vitanen już akcentuje swoją obecność na lodzie w 45 sekundzie gry. Mówiłem, że są zawodnicy, którzy prezentują się w naszej lidze i widać wyraźnie, że czują się w naszym kraju doskonale. Zawodnik STS-u też te strzelone gole reprezentacji Polski wypracowane, ładne. Jedno trafienie w osłabieniu. Prawdziwy lider swojej ekipy, Slesarewski, mocny strzał, otwarta droga do bramki, okazja i 2-0. Robert Rouba. Rozmontowali po raz kolejny litewską defensywę Estończycy, ale znakomite zachowanie w tej akcji Christiana Kombe. On chce być taki jak Rouba, sam podkreśla, że to jest jego wzór. No i Christian Kombe. Pozostało do końca tego meczu, a wynik tylko 0-2 w hokeju to tyle co nic. Da się te straty odrobić i teraz okazja i proszę, pierwsze trafienie. I jest gol dla reprezentacji Litwy. Norejka wykorzystuje szansę. Przewaga zakończona. I Inder, dwójkę Litwinów. No ale są Estończycy wciąż w grze. Dobra akcja, ładnie to wyglądało. Jest 3-1. Świetnie Jurgens wykończył, ale cała akcja znakomita i należą się Estonii wielkie brawa za to rozegranie. Przemyślane, na pamięć, na jeden kontakt. Chcą to uczynić, jeszcze Slesarewski walczył. Kalejnikowa sprzed bramkę, bronią się Estończycy. Jeszcze Rumsewicius i teraz interwencji prowadzą różnicą dwóch trafień i zaczynamy drugą tercję. Linde nie bardzo ma z kim grać, więc sam oddał strzał. Szansa, Vitanen nie chciał dograć do Kombe. Na środek dostał podanie zwrotne. Kombe ładnie próbował w strefie ataku. Slesarewski zablokowany, dobitka swojego strzału. Jeszcze potwornie tam zamierzał. Kulincew. Kulincew blisko bramki. Brzeg Embrich. Arrak. Ładnie przed bramkę i tylko słupek. Nie ma gola. Fursa. Kulincew. Pusta bramka, gol, 4-1, co się odwlecze. Pracowali, pracowali, pracowali długo Estończycy na to trafienie, a jeszcze będziemy coś analizować. Być może ten słupek Vitanena, a teraz... Embrich, Embrich, poprzeczka tym razem. Arrak. Embrich, że potrafi strzelać, pokazał nam przed chwilą, a teraz już nie ma wątpliwości. Fursa, dwójkowo Estończycy przed szansą, ale Puzakowowi. Goli, no to Litwini raczej nie będą mogli marzyć o tym, by uzyskać się w tym meczu korzystny rezultat. Linde, Linde wystawiony kija, ale na razie... Nie może po niego powędrować się pod bandę, bo Estończycy blisko bramki litewskiej. Vitanen. Ale po kiju Silinasa. Połowa kary. Vitanena. Pas. No teraz lepiej to wygląda. Dalej Bogdziul, Gusevas, teraz pusta bramka, odsłonięta, uratował się jednak, choć leżał już Wirro. I kontra, i okazja, Arrak dogrywa do Rouby, ale ten Jurgens Osipow zamarkował strzał, zrobił sobie miejsce, a później trafił Norejka.
Norejka ładnie sobie poradził. Norejka, ale świetna interwencja, ale jest dobitka. I zmniejszają straty Litwini. Bogdziul. 2-5. Wielką pracę wykonał Norejka w tej akcji. Ładnie poradził sobie z obrońcą. Oddał kąśliwy strzał. Nie zaskoczył. Nie dotarł Arrak. Estonia. Do niej może należeć ostatni akcent. Vitanen. Jeszcze można spróbować Kulince w Arrak. Żadnego znaczenia, choć hokej to szybka gra i może oddadzą jeszcze strzał Litwini. I właśnie w tych 2 sekundach. Nie odliczamy, co też jest, wydaje mi się, błędem ze strony